Hej, czyli witajcie moi drodzy, z tej strony Maciasty i witam was w kolejnym materiale z oceniania waszych ekwipunków. Moi drodzy, widzimy się po raz pierwszy po grubym update'cie, które wydało Valve, które sprawia, że ocenienie ekwipunku będzie trochę trudniejsze, gdyż został wprowadzony 10 tak naprawdę dniowy trade hold i przedmioty, które pojawiły się w waszym ekwipunku 3 dni jakby po kupnie, nie pokazują się po prostu w inwentory, nie mówiąc już o storage unitach. Także miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie wysyłać taki ekwipunek swój do oceny. Oczywiście to możecie zrobić na moim Discordzie, do którego link oczywiście jest w opisie. Jak raz życie serdecznie zachęcam was do wysyłania takich ekwipunków, bo tak czy inaczej ja będę starał się je, słuchajcie, oceniać, także miejcie to na względzie, więc w opisie po prostu możecie zawrzeć, że na przykład coś wchodzi wam na TradeLog lub też macie po prostu jakieś magazyny, które oczywiście nie są widoczne. Ja tutaj rzucam tylko takie info. Także jak już wszystko wiecie, to wydaje mi się, że możemy standardowo przejść do oceniania. Także rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia i picia, a my zaczynamy. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins, na której możesz otworzyć szeroką gamę skrzynek do CS-a i przeodzieć się w naprawdę fajne skinki. Z kodem Maciasty dostaniesz, słuchaj, 10% bonusu do swojego depozytu oraz $0.50 na otworzenie swojej pierwszej skrzynki na stronie. Metod płatności, jak widzisz, jest wiele, po karty, biczka czy nawet i skiny. Na stronie znajdziesz również darmową skrzynkę, którą możesz otworzyć sobie raz dziennie, w której masz nawet szansę wytrafić kosę. Strona poza skrzynkami w naprawdę każdym przedziale cenowym oferuje częste eventy, w których możesz wziąć udział, case battle, by zmierzyć się z innymi graczami, czy exchangera, na którym możesz wymienić swoje skiny. Sprawdź CSGO Skins w linku w opisie, a my wracamy do materiału. I zaczniemy sobie ci od Mikiego Montany. CS:a zaczął grać dopiero w marcu tego roku, chociaż w grę kupił na Steamie w 2013. Wcześniej grał z przerwami w 1.6 aż do marca. I oto jego ekwipunek. No wysyłane to było jeszcze w 23, więc zgaduję, że jeszcze chyba wtedy dopiero beta wychodziła. Także CS:GO był wtedy grany, a my sobie zobaczymy, co znajduje się w tym ekwipunku. Startujemy sobie najdroższych 2125 zł tutaj się znajduje. I co? Na sam początek leci takie ciekawe połączenie zielonych rękawiczek Finish Line w stanie Battle Scare, co prawda są one w niskim flocie 46 oraz nożyka Falcon Ultrafiolet. Takowy jest flotem 017 i czy to kombo pasuje ze sobą jakoś kolorystycznie? Bym powiedział, że może nie do końca. Co prawda ten ciemno-biały tych rękawic jeszcze jakoś tutaj pasuje. Zielony z ciekawym dodatkiem i osobiście sam bym w takie połączenie nie szedł, a więc to tutaj na razie, słuchajcie, zostawię. Mam też, słuchajcie, to co mi się rzuca w oko, jeden najdroższy po prostu agent, Miami Darrell The Professional, jest to najdroższy, 270 zł na buffie takowy kosztuje. No i dodatkowo to, co też skipnąłem, to takowy kałaszek Wulkan. Zobaczmy, jak on sobie, słuchajcie, wygląda w grze. On prezentuje się w ten oto sposób i z tego, co widzę, ta naklejka ESL Colonies 2015, co prawda zwykła, została naklejona w bardzo ciekawym miejscu. Może, żeby zakleić po prostu te wszystkie zadrapania, nie wiem, tak mi się wydaje. To, czego mi tutaj brakuje, to przede wszystkim naklejki na najlepszym miejscu, czyli po prostu na przodzie broni. Także tutaj można by też coś po prostu niebieskiego wrzucić. Nie musi być to oczywiście jakieś drogie, ale zawsze można wrzucić. Też co mogę wam to, słuchajcie, pokazać jakoś od ostatniego czasu. Tak jak na Imtagi, jakby na Steamie w ekwipunku pokazywało się bodajże gdzieś tej u góry, czy były bodajże tak na żółto z takim wykrzyknikiem, że jest na nim Nate, tak? To tutaj teraz zostało to zmienione ostatnimi czasy i jest po prostu taki mały napis tak naprawdę na dole, który no może aż tak nie rzuca się w oczy. Czy jest to lepsza zmiana? Nie wiem, choć się domyślam. Dobra, patrzymy, co tutaj się znajduje dalej. Mamy czwóreczkę Mecha Industries. Mamy B250 Asimowa z fajnymi naklejeczkami Virtusu, więc zawsze to jakieś serduszko jest. Pulsik. Ja się zastanawiam, 2013, to wtedy jeszcze skiny dopiero wychodziły, więc gaduję, że wtedy nie były one kupowane? A może tak? Z tego, co widzę, tutaj się to znajduje dużo jakichś takich starszych, no tak naprawdę, naklejek. Zobaczmy, jak się prezentuje to na takowej P90. Jak widzicie, ta naklejka też jest duża i jest ona sprzed update'u. Jak wiecie, to też nie, jeżeli teraz będziecie chcieli naklejać takowe naklejki z tyłu, to one już tak duże nie będą. Dobrze, przeklikujemy sobie to, przynajmniej kilka tutaj było starało. Tutaj kolejna starsza naklejka, tutaj zgodę na tym tegu też coś będzie. Klucz na poka, nie jest to mój ulubiony turniej, ale te naklejki są do craftów ciekawe, bo można teraz zrobić coś na zasadzie Pacmana, bo jak widzicie, tutaj te loga są dosyć małe względem tak naprawdę całej naklejki, więc tutaj można ciekawie to wszystko sobie obczaić. W ogóle mamy dużo skrzyneczek z tego, co tutaj widzę, dokładnie tak. To, co ja bym tutaj mógł powiedzieć i doradzić, czy po prostu powiedzieć. O, a tutaj zwykła naklejka Fnatic. No dobra, tutaj też digielka Madera widziałem, ale czy jest to jakiś lepszy digielek? Tam na tej drugiej stronie był? Nie. A Desert Eagle, przepraszam. A nie, dobra, jest jeden lepszy digielek, także niech tak też będzie. Dobrze, moi drodzy, tak prezentuje się ten ekwipunek. Sprzedałbym tego kilowata, bo on raczej nie będzie iść w górę, raczej bym powiedział w dół, ewentualnie trzymać ceny raczej też nie będzie, więc bym go sobie sprzedał i może sobie kupił właśnie jakąś naklejeczkę, czy to za 5 zł, czy nawet tutaj za 8, licząc tak naprawdę Steama. Nie musi być jakaś droga i walnął sobie to, słuchaj, na tego właśnie kałaszka z przodu. Jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, mam dzisiaj dobry humor, zostawię ocenę 6 na 10 i przejdę, słuchajcie, dalej. Kolejny jest Lukas z ekwipunkiem za około 20 tysięcy
według Steama i 12,5 tysiąca złotych według Buffa. Stan na dzień 31 października, także dawno temu, no ale hejka. W moim ekwipunku znajdziesz różne, różniaste skiny. Od połączeń rękawic z nożem po parę głównie starszych skinów, od AWP Steamów po M4 Masterpiece Glocka Twilight Galaxy, czy też M4 Steamów z VP. Także posiada trochę inwestycji, skrzynczek oraz naklejek. 12 532 zł, więc właściwie nie pomylił się jakoś znacząco i ciekawi mnie, czy tutaj coś się zmieniło od tamtego czasu. Zgaduję, że na pewno tak się zmieniło, ale na początek zobaczmy sobie to bardzo, wydaje mi się, ciekawe combo Blood Pressure'ów oraz M9 Crimson Web w stanie Field Tested. Oba skiny tak naprawdę są z przedziału 0.3 na rzeki 0.29, więc tutaj można tak naprawdę to sobie powiedzieć. I teraz tak, M9 wygląda w ten oto sposób. No jak widzimy, no jak to M9, jak Crimson Web tak naprawdę jest zadrapana fest mocno, jednakże możemy na niej zobaczyć jedną przynajmniej główną nić, może gdzieś tam kryją się jakieś kolejne przy tych zadrapaniach, jednakże ta jedna główna jest widoczna, co wygląda według mnie całkiem fajnie. Ogólnie cały zestaw wygląda naprawdę bosko, z tym takim ciemnym, po prostu faktycznie crimsonowym, szkarłatnym czerwonym, zarówno na rękawicach, jak i na nożu. Dobrze, Twilight Galaxy, który prezentuje się w ten oto sposób, mamy tutaj kilka droższych naklejek z tego, co tutaj widzę. Dobra, może nie kilka, co tak naprawdę jedną, która kosztuje 352 zł i jest co prawda w najlepszym miejscu, więc to duży plusik, czyli Luminosity z MLG. Tak się prezentuje ten gloczek i jest on bardzo ładny. Te naklejki bardzo takie pstrokato niebieskie są i one mi się po prostu podobają. Fajnie wyglądają na tej broni, bez dwóch zdań. Dobra, patrzymy sobie dalej. Mamy kałaszka Vulcana z naklejeczkami starymi, bo i z Krakowa, z PGL-a i tutaj z... klucz na pogi musiałem zerknąć, bo nie pamiętałem. Mamy tego Masterpiece'a, o którym on wspominał, bardzo fajna stara M4. No i mamy tutaj, proszę bardzo, Asimowa z jedną naklejeczką Titana, co prawda w dziwnym miejscu nakleiłbym sobie coś na skopa. Tak mi się wydaje, że coś bym nakleił. Nie musi być to oczywiście droga naklejka, ale ja jestem dużym fanem po prostu, jeżeli chodzi o AWP, naklejek na skopie i też wydaje mi się, że to by całkiem ciekawie mogło wyglądać. Zobaczmy sobie też tych Virtusów, o których on mówił. Tak się prezentuje, Dreamhack w najlepszym miejscu. Niestety nie jest to wersja holo, ale też wydaje mi się całkiem fajnie tutaj prezentuje się na tym Asimowie. Zwłaszcza, że on jest czarno-biało-pomarańczowy. Właściwie tak jak naklejka i te wszystkie po prostu naklejki, więc jest tutaj miks naklejek, ale wydaje mi się, że wygląda on całkiem spoczko. Mamy dalej Golden Coila, mamy Phoenix Blacklight. Ja sobie zobaczę na drugim ekranie, czy mamy tu jakiś pattern ciekawszy tego Feniksa. Nie widzę go, więc raczej tutaj nie ma. Orion, jeden z fajniejszych, no kurczę, tak naprawdę uspieków. Topowe zdecydowanie. Mamy drugą AWP, tak, drugą AWP Man of War. Mamy tutaj Prince Streama jednego, Whiteout'cik. Kurde, taki secik Prince Streamów też by całkiem sensownie wyglądał, no ale jest on na pewno drogi. I teraz jak tutaj sobie też patrzę, mamy tutaj kolejne kałaszki. Black Laminat, Souvenir jest bardzo, bardzo fajny. Nawet jeżeli jest to, słuchajcie, z tutaj Londynu, 2019, to kiedy był Star Ladder, dobra, ale to i tak według mnie fajny kałaszek jest, zwłaszcza, że to jest to Black Laminat. Po prostu czarny z złotym idzie zawsze z sobą, słuchajcie. Dobrze, mamy tutaj dwa różne digielki. Midnight Stormik jednak zdecydowanie mój faworyt. Tutaj mamy co prawda różnego rodzaju naklejki. Mamy kolejne AWP, Pink Didipad, mamy Sun in Leo. I tu będzie jakoś więcej AWP, też widzę, że M4 jest kolejnych. Cztery zgaduję są po prostu AWP, M4 są też cztery łącznie. Dwie z tłumikiem i dwie bez tego tłumika. Okej, okay. Kolejny tutaj Uspik, Umbrzar. 2000, w ogóle ciekawe mnie to, jak będą teraz, słuchajcie, działać te wtyczki i po prostu to wszystko cenowo, bo te rzeczy mogą na obecny moment nie być konkretnie adekwatne do tego, ile kosztują. Z racji na to, że Valve, zmieniając to, jak działa API, sprawia, że dużo po prostu tych wtyczek, czy właśnie stron, które są marketplace'ami, ma duże problemy po prostu z funkcjonowaniem, także niestety tutaj musimy się uzbroić w różnego rodzaju cierpliwości i mieć jakieś po prostu błędy na względzie, które mogą tutaj występować, no bo niestety obecnie tak to będzie wyglądać, z racji, że Valve po prostu bawi się w różnego rodzaju zabawy trader. A to wszystko dlatego, że po prostu wydaje mi się, pewna grupa postanowiła wejść na scenę podczas Majora i zepsuć puchar. Niestety. Dobrze, Groundwaterek, ciekawy też z Faceita. Według mnie te naklejki w ogóle z Faceita, tak jak kiedyś nie byłem ich wielkim fanem, tak teraz zresztą jak widzicie, no mi się podobają, jak to po prostu, jak one się minią, te takie, wiecie, trójkąty, można by tak rzec. No nie wiem, mi się to po prostu bardzo podoba. Tutaj kilka też skinków, skrzyneczek i tutaj dużo widzę, dużo będzie rzeczy. Tutaj flammable naklejka oraz swaga, no dużo różnego rodzaju tutaj przedmiotów jest. Ja tutaj patrzę, jeszcze patrzę, jakie stare. Ja tutaj patrzę też, czy jakieś naklejki się znajdują, jakieś starsze, które mogą wyglądać ciekawie, jak chociażby tutaj. Tutaj widzę dużo tych skrzyneczek, jest 33 spektrum, okej. Okay. Dużo różnego rodzaju skinów z tego, co widzę. Ja powiem szczerze, może bym niektóre skinki powymieniał, pozamieniał, jak chociażby te trzy Black Lotusy, które tutaj się znajdują w stanie Battleskirt. I powymieniał je może na jakieś po prostu droższe skinki, żeby to się też fajnie prezentowało. No i tutaj zgaduję, że będzie po prostu dużo, dużo różnego rodzaju skrzyneczek. Także sobie szybciutko to przeklikam, jakieś pojedyncze też kapsułki, skrzyneczki, jakieś pojedyncze
pojedyncze skiny i moi drodzy, tak to się prezentuje. Także jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, zostawi 7 na 10. Bardzo podoba mi się niektóre tutaj połączenia, chociażby głównie, no, jakby nie patrzeć, rękawic i noża, ale gloczek był również bardzo ciekawy i to tak jak mówiłem, co bym zmienił, to może kilka po prostu skinów do jednej broni bym wymienił na jakiś jeden, czy może dwa po prostu główne, jak i może pozbył się tych skinków, z którymi się, no, nie gra, bo po prostu, które gdzieś tam leżą w ekwipunku na buffie, bo sprzedawał, jak chociażby te uspy, które wcześniej pokazywałem, no bo one tak naprawdę tutaj nic nie dodają. Także tego cynka, przechodzimy dalej. Kolejny dzisiaj będzie Kawier 2518 z ekwipunkiem za około 4000 zł, bo sprzedaje kupujma przedmioty w magazynkach wystawione na rynku i ta cena po prostu się zmienia. Większość wartości jego ekwipunku jest budowana pod zysk niż pod play skiny, ale ma prawie do każdej broni tanie crafty i TK Ice Cap z tier 1 Blue Ice Cap patternem. Też fajny, chciałby coś nakleić, ale nic mu nie pasuje. No niekoniecznie zawsze trzeba, wiecie, naklejać. Ja na przykład jestem takim typem osoby, który po prostu lubi stare naklejki nawet na broniach, na których może niekoniecznie trzeba je naklejać, ale no taki po prostu jestem. Dobra, zobaczmy co tutaj się znajduje. 1576 na obecny moment. Widzę tutaj 28 stron. Ten Ice Cap, czy tutaj się znajduje? Jest. Ja powiem szczerze, nie wiem, nie znam się na Ice Capach, ani na tym po prostu jak one tutaj wyglądają od góry, ale zgaduję, że po prostu te takie, nie wiem, ale nazwijmy to, że te bąbelki jakoś tutaj się po prostu są widoczne mniej lub bardziej, te takie i te biało-szarowe smugi, a tutaj takowych nie widzimy, więc zgaduję, że jest to tier 1. Dobrze, jednakże zobaczmy sobie od początku i zobaczmy sobie na Ursusa Stainda, co prawda w stanie well-worn, ale zobaczmy jak takowy się, słuchajcie, prezentuje. W ten oto sposób, no jest on taki trochę brudnawy, ale jest to Ursusik, jest to Stain, więc nie najgorszy tak naprawdę wyglądowo skinek. Jedyne do czego oczywiście można się przyczepić, do stanu well-worn, którego, no, będzie, zgaduję, że po prostu bardzo ciężko później, może nie tyle bardzo ciężko, ale którego będzie po prostu zwyczajnie trudno sprzedać, z racji, że jest to well-worn, a well-worny mało tak naprawdę kogo interesują. Wracamy sobie do ekwipunku, mamy point Desiree'a, mamy dużo naklejek i zgaduję, że tutaj będzie taki ekwipunek, któremu trzeba się będzie po prostu, no, przyjrzeć i głównie tutaj widzę, że będą to naklejki, jest kałaszek, jest P2000, dobra, teraz trzeba jeszcze, słuchajcie, znaleźć M4 gdzieś tutaj w międzyczasie, są M4, no to co, jakaś awupka, może jakieś, o proszę bardzo, awupka, uspik też, proszę, kolejny, gloczek chyba tam gdzieś był na początku, ale to chyba sobie po prostu będziemy patrzeć, jak prezentują się głównie naklejki, takie inwestycyjne. No, ja to mówiłem już nie raz, ale jeżeli chodzi o inwestycje, no to takowych, no, nie oceniam, jakby nie patrzeć, ponieważ, no, jest to seria z oceniania ekwipunków, a nie oceniania inwestycji, więc tutaj, no, po prostu patrzę sobie na skinki, które się znajdują i ewentualnie jakie mają crafty, czy po prostu są główne tak naprawdę skiny do tych podstawowych broni i tutaj tak oczywiście jest, więc oczywiście będzie tutaj można co ocenić. Jednak jeżeli chodzi o tego ocenę, no tutaj wydaje mi się, że za dużo, kurczę, nie dam. No, jest to prawda kosa, nie ma rękawic, ale są, tak jak mówiłem, te główne skiny do tak naprawdę 5 broni, czyli uspa, glocka, M4, kałacha, no i awupki. Pozwoliłem sobie skinąć do samego początku, żebyście nie musieli słuchać, jak moja myszka tutaj klika. Także jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, zostawię tutaj 5 na 10, jest potencjał, jednakże jak mówię, ja nie oceniam z tej stricte inwestycji, ja oceniam ekwipunki, a wydaje mi się, że można w niektórych przypadkach może lepiej by to zorganizować. SQBX z ekwipunkiem za 130 zł na Steamie. Jego ekwipunek w ostatnich miesiącach, latach bardzo się zmienił, jednak w tym momencie można powiedzieć, że jest to on taki uśredniony. Bywały droższe, bywały dużo tańsze. Dążę do tego, by dodać sobie do ekwipunku jakąś kosę i rękawiczki, jednakże na razie skupię się na tańszych, ale ładnie wyglądających skinach. Dobrze, posortujmy sobie to. 65 zł tutaj się prezentuje. Zrobimy klasycznie check 5 najważniejszych tutaj broni. A kałaszek jest... Jest gloczek, jest awupka, no proszę bardzo, nawet sobie tutaj, słuchajcie, krawciki. Jak sobie zobaczę ten black, to jest jakiś dziwny sassy craft? Nie, ale prezentuje się w ten sposób i wydaje mi się, że nawet glittery całkiem ciekawie wyglądają na tej takiej ciemnawej awupce Black Nil. Mamy tutaj kolejnego gloczka, mamy tutaj M4, jedną, drugą i nawet, słuchajcie, trzecią. Mamy jakieś tutaj też pistolety i kurczę co, no, USP, AWP, M4, wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy są. I tutaj zgaduję, że jest trochę naklejek różnego rodzaju, które można by oczywiście klasycznie posprzedawać. Dobrze, moi drodzy, jak prezentuje się ten ekwipunek, sami, słuchajcie, widzicie, jeżeli chodzi o jego ocenę, zostawię tutaj 4 na 10, bo są tutaj co prawda te najważniejsze broni, jednakże oczywiście bym na przykład posprzedawał sobie te dwie M4, jakieś tutaj po prostu naklejki, no, które raczej się nie nakleją i które raczej nie wzrosną cenę, bo no nie oszukujmy się, i na przykład dołożył sobie jakieś nawet droższe M4, bo wydaje mi się, że można byłoby coś z tego, słuchajcie, uzbierać. Idąc dalej, mamy Zachę z ekwipunkiem za około 2,5 tysiąca złotych, niebieskie inwentory pod granie, kosy, rękawiczki plus oczywiście play skiny. Dobrze, sortujemy sobie od najdroższych
i tak też, słuchajcie, prezentuje. Ciekawi, bo mamy, słuchajcie, fabrycznie nowego Falkiona oraz do tego w Battleskardzie specjalist Glovesy Mogul. No dobra, przechodzimy sobie do serwera i patrzymy, jak, słuchajcie, takowe się prezentują w grze. No Falkion jak to Falkion w stanie fabrycznie nowym jest dosyć czysty, jakichś tych zadrapań tak naprawdę nie widać. Mogule, no są trochę bardziej, nazwijmy to, obdrapane i zniszczone, jednakże no jest to stan Battleskard, więc nie ma się tak naprawdę tutaj czemu dziwić. One są w floacie 0.45, więc właściwie niżej się tak naprawdę nie da zejść. Inaczej, da się oczywiście zejść, jednakże jeżeli chodzi o stan Battleskard, to jest to najniżej, jak możemy tak naprawdę być. No dobrze, mamy Emperora, który jest ładnym niebieskim skinem Ice Kulcika w stanie Minimal Wear. Fajnie się wpasowujący, jednakże za podobną cenę wydaje mi się, że jednak Frontside Misty jest ładniejszym i lepszym wyborem. Ale to jest oczywiście moje tak naprawdę osobiste zdanie. Mamy jedną Maus Gold z Paryża. Tak się tutaj zastanawiam, czy nie lepiej by tylko może sprzedać, bo jako inwestycja Mausy, zwłaszcza, że one spadły jakimiś, no już jakiś czas temu tak naprawdę, to czy nie lepiej by to sprzedać i sobie po prostu nawet zainwestować w coś innego, czy to skrzynki, czy nawet sobie kupić jakiegoś playskina, bo wydaje mi się, że byłaby to po prostu bardziej sensowna opcja. Zobaczmy sobie tego Ice Cupa, czy on się, o właśnie, on się inaczej prezentuje. Jak widzicie, on ma taką tą smugę szarości, która przechodzi przez tego skina. Dalej jest ładny, jednakże tamten niebieski, który był taki, wiecie, mocno intensywny, właściwie nawet ciemno niebieski, wygląda naprawdę zarąbiście. No dobra, patrzymy sobie dalej, mamy nie niebieską M4, ale z racji, że jest tutaj inna niebieska M4, to oczywiście na to przemykamy oko. Parę skinów, które nie są stricte niebieskie, to trzeba przyznać. To jakieś są niebieskie i tak się, słuchajcie, prezentuje ten ekwipunek. No, skromnie, jednakże są najbardziej... Nie, czy ja nie widzę tutaj... Jest Glock, ale czy jest USP? Nie ma USP-a, no to GG, well played. Ajajajajaj, ja chciałem dawać nawet taką już sensownie wyższą ocenę, ale w przypadku obecnym, gdzie nie mamy niebieskiego USP-a, którego można by sobie zyskać za pomocą sprzedawania tej naklejki. Sprzedajmy ją, mamy 30, ile ona na Steamie kosztuje? Nawet 42 zł, no to zgadując, będziemy mieli pewnie około 35 zł na Steamie i na przykład takiego blueprinta. Możemy nawet i Black Lotusa sobie ogarnąć, bo one będą, słuchać wtedy takie, że Black Lotus jest bardziej taki fioletowo niebieski, ale na przykład ten blueprint, on nie musi być w jakimś wybitnie wysokim stanie. Field Asset wydaje mi się, że na spokojnie wystarczy, nie będzie jakoś super obdrapany. Chyba koło dwóch tych kosztuje, jeżeli mi pamięć nie myli, a jest przede wszystkim niebieski i dobrze będzie wpasowywać się w ten tematyczny tak naprawdę niebieski ekwipunek. Także z racji, że nie ma tego kurczę na USP-a, który jest jakby nie patrzeć, no ważnym skinkiem, no ważnym, ważną bronią, no to dostawię tutaj ocenę 5,5 na 10. Bo niebieski kolor mi się podoba, dlatego też 5,5 zostawię. Dzisiaj, moi drodzy, trochę wyjątkowo krótszy będzie odcinek, dlatego ostatnia osoba na dzisiaj będzie nią wodzu z ekwipunkiem za 2,5 tysiąca złotych około na Steamie, ekwipunek do grania oraz sporo ładnych naklejek. No dobrze, jak tutaj patrzę, Koska, Blue Steelek, Paracord Knife, oczywiście patrzymy sobie na serwerze, jak tego weź, słuchajcie, prezentuje. Jest to co prawda well-worn, jest on dosyć, jak widzimy, ciemny, ale kurde, no Blue Steele, powiem szczerze, mają one w sobie coś, co sprawia, że wyglądają one naprawdę bardzo ciekawie, zarówno w tych ich wyższych stanach, i w tych nieco gorszych, a tutaj tak się prezentuje ten Paracord. No według mnie całkiem też spoko koska. Szkoda, że nie ma na niej jakiegoś doplereka, czy gamma doplereka, czy nawet właśnie jakąś lorkę. Kurde, ale to by mogło super wyglądać. Dobra, wracamy sobie, co tutaj się znajduje. AWP-ka Neon War. Tutaj taki fioletowy ekwipunek z tego co widzę, fioletowo-niebieski się tutaj prezentuje. Kałaszek nie mój ulubiony, oczywiście można by go sobie jakoś zamienić, na przykład sprzedając klasyczne naklejki z Paryża jako autografy, bo jeżeli nie mam być osobiście szczery, wątpię, żeby one gdzieś kiedyś w przyszłości jakoś bardzo, przynajmniej najbliższej, wzrosły. Abym sobie sprzedał osobiście te trzy naklejki i nawet może tego twista złotego i tego kołaszka i sobie sprawił takiego Neon Ridera. Kurde, no fajny byłby. Fajny byłby. Dobra, patrzymy sobie, co tutaj znajduje się dalej. Te dwa skauty. Kolejna wubka. No, M4 tak naprawdę nie ma się co przyczepiać. Kałaszki, o, tutaj nawet te dwa kałaszki są, więc kałaszki bym wymienił na właśnie Neon Ridera, bo to tak naprawdę wydatek jest tych trzech, tak naprawdę sprzedania zgoduje tych trzech, może jakichś tych kolejnych tak naprawdę autografów przedmiotów i wtedy mamy Neon Ridera. M4 spoko, kałasz spoko, Glock. Gdzie jest Glock? Glock, ja sobie wpiszę, nie będę przychodzić nawet. A dobra, mamy Glocka nawet 3, jeden jest fioletowy, Moonrace, więc tutaj nie ma co się przyczepiać. Bardzo fajny diskotek, na pewno też fajnie tutaj się wpasowuje. Mamy tutaj P90 moduła. Bo chyba aż tak lubię tego skina, że istnieją tak naprawdę w dwóch wersjach takowe, proszę bardzo. No i tak się, słuchajcie, zgaduję, będzie prezentować tutaj ekwipunek. Jeżeli chodzi o te naklejki, no to zgaduję, że jest dużo tutaj różnego rodzaju autografów. Jednakże, no jak widzimy, złote naklejki potrafią kosztować 3 złote, tak naprawdę, no 4,5, jeżeli liczyć Steama. No ale bym sobie chyba
sprzedawał i po prostu kupił jakieś fajne skin. No, ja też jakimś wielkim fanem tak naprawdę inwestowania we wszystko, co było po Antwerpii, nie jestem, z racji, że to po prostu wszystko wygląda tak samo. Każdy mówi, żeby, wiecie, w to inwestować, bo się zwróci. No jak widzimy, naklejka glitter kosztuje 4 grosze, jeżeli chodzi o buffa, i ile te złote kosztowały? Koło 3 zł. Także, czy jest to inwestycja? Może za 40 lat, jak się zwróci, ja bym tego osobiście inwestycją nie nazwał, a nawet poszedłbym po prostu coś innego. Oczywiście taka jest moja opinia, nie musi być wasza. Ważne jest, żeby mieć swoją opinię na jakiś dany temat i po prostu jej się tak naprawdę, no i po prostu samemu myśleć. Ja tutaj nic nie muszę dodawać, po prostu tak wydaje mi się, że jest. Jeżeli chodzi o ten ekwipunek, tutaj zostawię ocenę. Wydaje mi się, że słuchajcie, też 5,5 na 10. Fajny taki fioletowo-niebieski ekwipunek. Ja jestem fanem takich kolorów. To, co mi tutaj tak naprawdę mówię, jedynie nie siedzi, to może po prostu, że nie siedzi. To kwestia tych naklejek, które według mnie można by całkiem lepiej spieniężyć. Może nie tylko spieniężyć, to po prostu zamienić na jakieś skinki, które by też fajnie wyglądały i bardzo fajnie dopełniały ten ekwipunek. Także, moi drodzy, tak jak mówiłem, na dzisiaj, słuchajcie, zakończymy może trochę krótszy odcinek niż zawsze, ale muszę dzisiaj, słuchajcie, troszkę szybciej tak naprawdę skończyć, bo mam inne rzeczy tak naprawdę do roboty. Jednakże, mimo wszystko, dziękuję wszystkim, którzy to obejrzeli. Jeżeli chcecie wystąpić w takim materiale, pamiętajcie, wyślijcie swój ekwipunek na Discordzie. Ja może za jakiś czas, ale na pewno, słuchajcie, do niego dotrę. A na teraz dziękuję za uwagę, byłem Maciasty i trzymajcie się, cześć!